Moi drodzy, witajcie serdecznie. Ja jestem Luci God. Przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Stray. Dotarliśmy do zupełnie nowej lokacji w tej grze. W końcu opuściliśmy slumsy, przedarliśmy się przez te wszystkie kanały. Niestety broń nam ten destylator, jakiś defluzator nam padł. No i teraz będziemy musieli znowu ogarnąć sobie jakąś drogę dalej. No ale najważniejsze, że nam się udało, że przeżyliśmy. Niestety za sobą zostawiliśmy Momo, mam nadzieję, że nic mu się nie stało. No, a to jeszcze się wszystko okaże w trakcie. Tymczasem chyba dotarliśmy do kolejnej społeczności. Witaj. Przybacz z kanałów, nie widzieliśmy żadnego z was od wieków. Ty, kto skontaktowałeś się z nami wcześniej, mały nieznajomy? Nieznajomy Baltasar czeka na ciebie, właśnie medytuje na szczycie wioski. Medytuje? Aż się kolki napije, bo to kurde jest zbyt mocny. Zbyt mocna rzecz. Dobra. Co my tu mamy? Możemy tutaj wejść po tej róże, nie wiem po co. Mogę się do ciebie przytulić, czy... Aha, okej, pokazujesz mi co i jak. Mrowioska. Miałem przeczytać mrowiska, okej. Co mi się tu telefon tak odpierdziela? Super. Ta maszyna używał takiej naukowiec, któremu asystowałem. Był chory, to była jego ostatnia nadzieja, wszedł do jej wnętrza. Ale nie byłem tam z nim, był sam. Co robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesyłania danych coś poszło nie tak, utknął na setki lat. Aż pojawił się mały kot. Czy więc to byłem ja? Ja byłem tym naukowcem. Byłem kiedyś człowiekiem. Ale jaja! Ja potrzebuję chwilę. O Jezu, ty, on transferował swoje myśli, swoją świadomość do komputera. I ten dron jest tym naukowcem, Jezu. To dlatego on sobie wspomnienia odblokowywuje, ja pierdy, ale to jest mocne. Wybacz ja. Daj mi chwilę, nie chcę teraz rozmawiać. Okej. Mogę z tobą pogadać, czy tak nie bardzo? Czy coś tutaj się musi zdarzyć znowu? Okej, czyli teraz nie możemy jakby dokonać interakcji z żadnym z robotów, bo nasz tutaj naukowiec szalony troszeczkę. Stwierdził, że potrzebuje chwili. No nie dziwię mu się troszeczkę. Nie denerwujecie się na mnie? Co oni mają z tymi farbami? Nie mam pojęcia. Spotkaj. To było piękne. What the fuck? Ale fajna winda. Tu mamy wejście na górę, tak? Okej, musimy się nauczyć tej wioski, bo to jest kolejna taka otwarta przestrzeń. Zbierają sobie teraz to wszystko. Ale achievement dostaliśmy za to. Okej. Ty? Co powiesz? Tu widzę, mamy kolejne wspomnienie. Widzę ten charakterystyczny efekt. Ale nie mogę tego zapamiętać na obecną chwilę. Więc musimy zapamiętać, żeby tutaj jeszcze wrócić. O czym jeszcze zapomniałem? Musiałem mieć rezydów, jakiś przyjaciół. Co się stało ze wszystkimi? Chciałem otworzyć miasto, ale czy został tam w ogóle ktoś do ocalenia?
Czy mogę już robić interakcję? Nie, jeszcze nie. Jeszcze się gubisz, ok. Ty też nic. Na barierkę nie wskoczę, nie przeszkodzę ci. A ja tu mogę wejść, dobra. Tam nie? Jakiejś innej drogi muszę chyba poszukać. No i co dalej? Co my tu mamy? Możemy się tutaj położyć. No nic. Co mi to da, że ja się tutaj wespnę? Muszę jakąś inną drogę na górę znaleźć. Ale wydawało mi się, że po drabinie normalnie wejdę, nie? A, zmieniło się tutaj coś. Chyba, albo i nie. To jest jakieś chyba wyższe piętro, ale... Okej, tutaj chyba wejdę. A nie, to jest to samo miejsce, dobra. Ty, czekaj, ja wejdę tutaj po tej drewnie? Mogę. Dobra, mamy to. Fioletowa roślina, ale też jej nie zabiorę, bo kurde, nasz robocik teraz śpi. Też jest ciekawy zabieg twórców, że nam odbiera ją teraz możliwość interakcji z czymkolwiek. Mogę się jedynie wspinać teraz. Tu mamy jakieś wejście, dobra. Nie zwróćcie uwagi. To on tak medytuje. Koteczek kolejny. Co to takiego? Ej, nie wiesz, że nie należy przerywać w transcendentalnej medytacji? O, to ty. Byłeś wraz z mamą, gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło cię wreszcie spotkać, mały nieznajomy. O mój doktor, są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich, myśl o nich przynoszą mi ukojenie. Momo został w slumsach i słyszałem, że to dzięki tobie znalazł się dok na Clementine. Jest teraz w śródmieście, jeśli chcesz wydać się na zewnątrz, potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchy, że planowała opuścić miasto. Proszę dodać ciebie zapisem i ja teraz na odwrocie zdjęcia. Nowy przedmiot? Aby dostać się do miasta, musisz wspiąć się na szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś również zwinnego jak ty, nie będzie to chyba żaden problem. Jeśli uda ci się wydostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, kto tego dokona. Życzyłbym ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go, wierzę w ciebie. Chyba, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem, prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie, a tylko spójrz, co ze mnie zostało. Wróćcie do mnie tak wiele wspomnień, jak wiele zapomniałem. Może jeśli znajdziemy Clementine, zdołamy przywrócić moje wspomnienia i znaleźć ci drogę do domu. Możemy wrócić na dół i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej o towarzyszy lub iść dalej naprzód do śródmiasta. Ja bym proponował przede wszystkim wykorzystać tutaj wszystkie te punkty interakcyjne. Może coś jeszcze powiesz ciekawego? Ten język towarzysze sami go opracowali, to imponujące. Pamiętam, jak miało to miejsce, byłem wtedy w sieci. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie ta komunikacja zaczęła być przekształcona na te symbole. Tak długo byłem uwięziony samotnie we wnętrzu komputera. Przetłumaczyłem więc każde słowo i każdy symbol, aż w końcu byłem w stanie wszystko zrozumieć. Teraz jestem wolny i rozumiem ich mowę, jestem ciekaw, co mają do powiedzenia. Okej, no to pogadajmy sobie. Wszędzie elektryczne wzórki? Okej, jakiś nowy rodzaj wzórków? Przypadkiem, nie? Będzie widać jeszcze to wszystko. Co to jest w ogóle za wyspisko tutaj po lewej stronie? Ciekawe, czy mogę tam pójść.
Mogę sobie pospać, ale to mi chyba nic nie da. Chyba zatoczyłem koło, prawda? W końcu szum spadających śmieci jest liśniące wodospady żadnych zagrożeń. To wspaniałe miejsce do pracy nad moją poezją. Proszę posłuchaj. Wielkie pytanie, jesteś mi łonem? Czy schronisz mnie także wtedy, gdy skonam? Czy to będzie zbyt ponure? Troszeczkę. Teraz sprawdźmy nasz w takim razie. Nie o to mi chodzi. Czemu nie mogę ekwipunku sprawdzić? Nie mogę ekwipunku mojego sprawdzić. Za Izakiem już rozmawiałem. To jeszcze z wami muszę. Jak widać od dawna nie mieliśmy tutaj żadnych gości, z wyjątkiem tych przeklętych zurków, ma się rozumieć. Wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy mogli wykorzystać ich moc. Mogłyby biegać w kółkach czy czymś podobnym, co zmarnowany potencjał. Na pewno? Tutaj nie, ale możemy tego spotkać. Jak dorosną, chcę być zupełnie jak ciocia Clementine. Chcę eksplorować tak jak ona, ale dorośli zabronili nam opuszczać mrowioskę. Nie, tutaj nie chciałem wchodzić akurat. Ja tutaj wracamy się na górę, to nie. O! O to mi chodziło. Czy tutaj jest coś ciekawego? Jest. Ponad 9000 odcieni bio i farby. Nie mów tego nikomu, ale pracuję mój własny odcień farby. Nazywam go śmieciowy brąz. Okej, to życzę ci powodzenia. May twierdzi, że przechodzi fazę dekonstruktywizmu. Na pewno zostanie wielką artystką. Gdyby tylko mogła ćwiczyć gdzie indziej. Czyli ty jesteś May, tak? Aha, okej. Wiem, ja zbach świeżej farby. Przypomina mi o... O, chwila. W ogóle nic nie czuję, jakie to smutne. Oho, zepsuliśmy jej humor. A, tylko na chwilę, okej, spoko. Wygrane gier do 6. Nie mów nikomu, ale tak naprawdę jest programowanie do wygrywania w tej grze. Statystycznie powinien był wygrać co najmniej 8 razy. Ja wam powiem, jak wygracie. Jaki on niepocieszony w ogóle. Nie mogę z wami pogadać? Chcę poznać waszą frustrację. Okej. Okay. Zabawne to jest, zabawne. Musiałem to drugi raz zrobić. Isaac! Okej, okay, Isaacu, ja cię opuszczam. Teraz pytanie, gdzie ja powinien pójść. Czy mogę się tutaj napić? Nie. Kundeliś, z wami pogadałem już swego czasu. Nie. Sorry. Nie tu, kurde, gro. Czasami nie mogę pójść tam, gdzie zechcę, tylko muszę według gry się poruszać. Ty co mi powiesz jeszcze na końcu? Czekamy na Momo? Zajęba spadarz czeka na ciebie, właśnie tutaj na trzecie wioski. Już z nim pogadaliśmy. Serio, nic nie mogę zrobić z tym zdjęciem. Tam mamy na dole jeszcze tych typów. Ale nie mogę tam spaść na dół. Może tutaj jakoś zejdę. Patrzcie, jest zejście. Teraz zauważyłem, nie? O, widzicie? Jest. Mamy to. Tam mamy jakichś ogrodników, czy coś? Spotkaj.
Moka, dawno nie byłem robotem hotelowym, ale przekwalifikowałem się na poszukiwacza skarbów. Nie da się zwieść, to tylko tak brzmi, bywa, że jest ciężko i brutalnie. Spójrz tylko na tę rękę, którą znalazłem. Wietaczysko, niech spoczywa w pokoju. Okej, a ty? Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo senne. Panie, że nie jesteście tutaj sami, tylko we dwóch się jakoś tam trzymacie, czy we dwoje. Chodzić nie mogę, eksplorować. Okej, szukamy wyjścia. Nie mogę więcej interakcji robić, nie? Napić się też nie możemy i bardzo kurde dobrze, bo to jest trujące. Czyli po tych śmieciach nie ma sensu skakać, okej. Zmieniamy się jeszcze raz do tego z Baltazara na samą górę i zobaczymy, co tam możemy wywnioskować jeszcze. Ale jaja, nasz dron, który nam towarzyszy przez całą grę, jest ostatnim człowiekiem. Tylko że oczywiście coś poszło nie tak i musi sobie wszystko powoli poprzypominać, ale samo to, że mu się w ogóle udało przeprowadzić taki eksperyment, taką operację. To mamy z Baltazara. I tu mamy spinaczkę wyżej, okej. Czyli tu na górze coś się może wydarzyć, aż się muzyczka zmieniła. Tu mamy w ogóle jeszcze jakieś tych NPC-ów. Ale ważniejsze sprawy na naszej głowie. Och, od razu lepiej. Hej koleżko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Clementine nauczyła nas hodować specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? O! Mam ogromną kolekcję, chcesz zobaczyć? Wciąż brakuje mi jednak kilka kolorów. Szukam wciąż żółtej rośliny, czerwonej i ośma się rozumieć fioletowej. O! Tego kurde mać, że tak powiem. Miałem okazję taką roślinę zebrać. No, mogę zejść? Nie zejdę. Ale gdzieś był tutaj krzew. Tędy nie zajdę, nie robi się sobie jaj, a tędy, okej. Była jedna na pewno fioletowa roślinka. Czyli mamy pobocznego jakby questa do wykonania. Tylko muszę znaleźć tą gałązkę, co była, co się do niej wspinałem. Tutaj jesteś. Dalej nie pójdę. Ale już jedną mam, nie jest źle. Teraz pytanie, czy tutaj coś mamy? Coś żółtego. Chyba nie tym razem, co? Mamy telewizję. A też nic z tego raczej. Dobra, lecimy dalej. Z Baltazarza, cześć. I tutaj nic nie ma takiego. A tu co jest? O! W ten sposób jeszcze reaguje. No dobra. Spoko. Teraz pytanie, co dalej? Ten typ po rurce, tak? Szukamy jeszcze żółtej jakiej rośliny? Żółtą, czerwoną i fioletową. Słyszałem, że to rzadka roślina, wielkie dzięki. Okej, zobaczymy, na co nas będzie stać. A ty co powiesz? Nudzę się, no to pozbieraj kwiatki. Clementine prowadziła tu kiedyś zajęcia, nauczyła nas mnóstwa ekstra rzeczy. Spotkasz się z ciocią Clementine, czy możesz mi przekazać, że wszyscy za nią tęsknią? Jasne. Pomyśli się oczywiście o wszystkim. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy jakoś tutaj nie mogę dostać, czy coś? Hmm.
Bardzo mi przykro. Musiałem to zrobić. To była kocia egzekucja. Żółta roślina. Szukamy żółtej rośliny. O Jezu, wskazówka! Dobra, co dalej? Poprosimy jakąś latarkę, bo nic nie widzę. Jest ciemno i pusto jak w mojej głowie. O, dziękujemy. Gdzie my teraz idziemy? Gdzie my teraz kurde idziemy? Oho. O, dziękuję. Co powiecie tutaj? Stacja metra. Zapomniałem, że taki środek transportu w ogóle kiedyś istniał. Można było się dostać w ten sposób w każdy zakątek miasta, ludzie jeździli metrem do pracy, ja też. Każdego poranka, potem jak pożegnałem się z moją rodziną. Pamiętam, robimy to dla nich, ale oni przepadli. Było tak dawno temu. Chcę zobaczyć, jak jest na zewnątrz, ale czy to ma teraz w ogóle jakieś znaczenie? Co się z nimi, co się stało z wszystkimi? Zbliżamy się do Śródmiasta, znajdźmy tą Clementine. Mamy jej zdjęcie i możemy pokazać jej tutajszym towarzyszom, być może wskażą nam drogę. Kolejne wspomnienie. Tych kwiatków cholera jasna nie znalazłem niestety, nie wiem czy będę mógł się wrócić ewentualnie z nimi. Bo to była chyba taka lokacja przejściowa. No ale nic. Poszukajmy tutaj może czegoś. Tu nic nie ma, naprawdę? Smutne. Tędy. Na szczęście zero śladów jakiejś choroby. Patrzcie, roboty. Tak wiele to książek. Dziedzictwo testu do Turinga. Etyka sztucznej inteligencji. Jest pytanie niektórych z tych tytułów, czyżbym posiadał kiedyś bibliotekę? Pamiętam, że nic nie dorównywało zapachowi książek i przewracaniu kartek. To uczucie było tak przyjemne. Czas spędzony z książką było niczym czas spędzony z inną osobą. Okej, sporo wspomnień się odblokowywuje. Mam 50% do gry. Ledok. Okej, o niczym nie wiesz. Otrzyj się o 5 robotów. A to ja wcześniej się otrzymałem o sporo robotów. Nie wiem, o co grze chodzi. Czemu te achievementy tak późno się wskoczyły? Nie uciekaj! Okej, mamy go. Oho, coś nabroił. Aha! Chodzisz bez gaci! Daj mi spokój, to nie mnie szukasz. Jeśli szukasz Clementa, na pewno ukrywa się w rezydencji. Proszę podać swoją tożsamość. Proszę, albo przeniesiemy cię do aresztu i zresetujemy. O kurde, to normalnie policja działa. Ja teraz już ci powtarzam, już nie możesz tak biegać, to niebezpieczne.
Pierwszy raz widzę takiego robota, ale jesteś puszysty. Okej, czekaj. Chcę ci to pokazać. To poszukiwana dziewczyna, prawda? To jest jakoś innego, jeśli chodzi o mnie, Josz pewnie zaprząta moją uwagę. A ty, Josz, co powiesz? To jest jakiś dzieciak, widzę. Dzieciak robot. Clementine Monciwota, nieznajoma rebeliantka, prosimy o zgłoszenie w przypadku spotkania. O ja pierdzielę, co ona nabroiła? Nie wiedziałem, że tutaj takie jaja z nią będą, się tego nie spodziewałem kompletnie, powiem wam. Myślałem, że ona w tamtej wcześniejszej wiosce, morowisku, była uznawana za, może nie tyle bohaterkę, co no po prostu była bardzo szanowana, bo była odważna, była eksplorowała i tak dalej. Mieszają się śmieciami, innego korporatu wszystkim się zajmie. Okej, okay, tutaj stara reklama jeszcze widzę jest. Z początku fabuły, znamy to. Dostęp na niższe poziomy jest ograniczony ze względu na organiczne zagrożenie życia. Prosimy trzymać się z dala tego obszaru. Możemy spojrzeć na dół jakoś? Patrzcie, tam są slumsy. My tam byliśmy na samym dole, tam zaczynaliśmy. No proszę. Fajnie tak spojrzeć na poprzednie lokacje z góry. A ty co powiesz? Nie wiedziałem, że da się tak zrobić. O biedaku, dobra, zostałem gdzie już. Ale czemu ja wcześniej tego nie próbowałem? Jakoś tak nie przyszło mi to do głowy wcześniej. Znowu Clementine, tak? A to są akurat niepokojące informacje. Dotrzyj do Śródmiasta. Okej, okay, moi YouTube'owi widzowie. Jeśli chodzi o YouTube, jeśli chodzi o nagrywkę, to myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i widzimy się następnym razem z kolejnymi przygodami z Stray. Komentował Lucik i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Hej!